Piątek zacisnął zęby i ruszył w stronę, skąd dochodziło wołanie. Po chwili był na miejscu. Nieszczęsny szop Pracz wpadł we wnyki na zające. Wisiał pół metra nad ziemią, schwytany drucianą pętlą za tylną łapę i kołysał się na wietrze. Proszę, proszę, kogo my tu mamy! Pan dziki bil! – zawołał leśniczy. A co pan tu robi po nocy? Och, herr he, tak! – Ucieszył się Pracz. Jak to dobrze, że pana wice Proszę mnie uwolnić. Piątek namacał w kieszeni kurtki kombinerki do przecinania wnyków, które zawsze nosił ze sobą podczas obchodu, ale nie zamierzał uwolnić szopa. W każdym razie, nie tak od razu. Mhm, zaraz cię oswobodzę, ale najpierw odpowiesz mi na kilka pytań. Zdecydował. Po pierwsze, jak się naprawdę nazywasz? Dziki Bill jęknął Szop Pracz. Ani dziki Bill, ani rączy Mustang, pokręcił głową leśniczy. Co więcej, daję słowo, że nigdy w życiu nie byłeś w Oklahomie, a dziki zachód znasz jedynie z książek Karola Maja. Szop patrzył na niego wystraszonym wzrokiem. To jak? zablefował piątek. Powiesz mi, jak się nazywasz, czy mam cię tu zostawić, żebyś poczekał sobie na kindziuka, Pewnie przyda mu się czapka z szopa Pracza. Was i za Kindziuk? wychrypiał dziki Bill. Przekonasz się rano. Uśmiechnął się Piątek. Szop skrzywił się, jakby wypił szklankę octu. Nazywam się Helmut Golonka! wyznał jakby ze wstydem. A gdzie się tyle nauczyłeś o dzikim zachodzie? spytał leśniczy. W niewoli, odparł zrezygnowanym głosem szop. Jak się mieszka w końcu pół na pół metra, to czas strasznie się dłuży. Ktoś zostawił książkę niedaleko klatki, zwędziłem ją i nauczyłem się wszystkiego na pamięć. Piątek ze współczuciem pokiwał głową. Tak jak przypuszczał, dziki Bill był zwierzęciem hodowlanym. Najwyraźniej uciekł z fermy w Niemczech i przedostał się aż do Polski.